Chrystusa, Synu Boży, pomyłuj, pomyłuj nas. Chrystusa, 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 Chrystusa, Synu Boży, pomyłuj, pomyłuj nas. Chrystusa. Krzyż jest tym, co pokazuje miłość Pana Boga względem nas, sposób taki ogromnie mocny, istotny, że Bóg oddał swoim Synu swoje życie dla Ciebie, z miłości do Ciebie. I kiedy Chrystus zmartwychwstaje, to zmartwychwstaje nie też bez powodu, tylko żebyś miał pamiątkę, że Bóg tak mocno kocha Ciebie, że wskrzesza swojego Syna, żeby Ci powiedzieć: nie jesteś w stanie zabić mojej miłości względem Ciebie. Bo gdybyśmy tylko zobaczyli krzyż, to no, widzimy owszem miłość Boga, ale też widzimy swoją podłość, swoje grzechy. Ale kiedy Bóg wskrzesza z martwych swojego Syna, to widzimy też, że On nie jest jak człowiek, że nie chce się mścić za to, co z nas w Jego stronę wypłynęło jako zło. Tylko chce nam podawać rękę. W Jezusie Chrystusie na ikonach widzimy, jest to wstąpienie do otchłani, że Adama Chrystus łapie nawet nie za rękę, tylko za nadgarstek, żeby go wyciągnąć z piekła. Patrząc na te ikony, które tutaj są w tej kaplicy, ufam, że nie tylko będą ją zdobyć, ale też będą nas zapraszać do modlitwy, do tego, żeby wchodzić w relację głębszą z Panem Bogiem. Będzie można widzieć tą wielką miłość Boga, który dla nas stał się człowiekiem. I przez to, że stał się człowiekiem, pragnie również, abyśmy to jego człowieczeństwo i bóstwo zarazem potrafili odczytywać, widzieć Jego ogromną miłość do nas. I bez względu na to, w jakiej jesteś sytuacji dzisiaj, to chcę Cię zapraszać, żebyś nigdy nie zwątpił w miłość Pana Boga. Bez względu na to, co się w Twoim życiu dzieje. Bez względu na to, jakie doświadczenia Cię dotykają. I żebyś przyjął ten fakt, że Bóg stał się człowiekiem, jako fakt, który jest potwierdzeniem Jego miłości względem Ciebie. Rodzina łodzińskich Herburadwan była związana z ziemią tokarską od setek lat. Kaplica dworska budowana przez Adama Łodzińskiego i jego żonę Marianę z Rusockich Primowoto Jordan jest wyjątkowym miejscem do zaprezentowania międzynarodowej wystawy ikon. Wystawa prezentuje wybór prac
powstałych podczas plenerów ikonopisów w Nowicy. To wielokulturowy dialog. Artyści z Białorusi, Gruzji, Polski, Rosji, Serbii i Ukrainy, którzy korzystając z tradycyjnego kanonu, interpretują ikonę, posługując się współczesnymi środkami przekazu. W świat wystawy wprowadzą nas grekokatolicki ksiądz Jan Pipka oraz Mateusz Sora ze Stowarzyszenia Przyjaciół Nowicy. Bracia Kapucyni oraz Kiszczackie Centrum Kultury w Tokarni zaprasza do wirtualnego odwiedzenia tej wyjątkowej wystawy. Przywrócenie sztuce sakralnej właściwego tam, jej właściwego miejsca i właściwej ramy. Tak? Zapraszamy do Nowicy malarzy, zapraszamy takich malarzy, którzy nie muszą się niczego uczyć, bo oni się już nauczyli. Tak? Zapraszamy takich malarzy, którzy w sposób współczesny mówią o doświadczeniu religijnym. Te spotkania trwają już
12 lat, to jest 60 wystaw poplenerowych, ponad 10 wystaw takich przekrojowych, w różnych prestiżowych miejscach mieliśmy te wystawy. W zasadzie można by zapytać, czy aby na pewno te prace, które tutaj wiszą, to są ikony. Tak? One, to, co Państwo tutaj widzą, to odbiega od takiego potocznego wyobrażenia o ikonie. Tak? Znaczy, to są ikony, które nie są kopiami Andrzeja Rublowa. To nie są te, to nie jest, tu akurat nie ma takich ikon neobizantyjskich czy postbizantyjskich. Tak? Znaczy, jeśli można mówić, że do czegoś nawiązują te ikony, to nawiązują do tradycji, która ukształtowała się w Rzeczpospolitej, a mianowicie takiej recepcji, tak, czy może inaczej syntezy pomiędzy sztuką wschodnią, czy może tym światem, tym wschodniego chrześcijaństwa i sztuką zachodu. Dzisiejsze nasze otwarcie wystawy było mocno przeplatane z modlitwą. Tak samo te ikony, które powstają w Nowicy, powstają na modlitwie, dzięki modlitwie, poprzez modlitwę. I myślę, że przez to one dzisiaj jakby tak są nośnikami jakichś głębi, jakichś większych, głębszych wartości. To miejsce, które jest, gdzie powstają te ikony, one jakby też mocno pokazują, że współczesny człowiek jest zdolny do modlitwy, że współczesny człowiek też szuka Pana Boga, że chce z Nim być, chce z Nim przebywać. I ikona jest tym świadectwem, tym owocem
takiej modlitwy i tego mocnego pragnienia bycia z Panem Bogiem. Myślę, że to dzisiaj w tych naszych czasach trudnych jest bardzo potrzebne. Dzisiaj człowiek bardzo potrzebuje bliskości Pana Boga, tylko często tego nie chce. Często jakby nie potrafi. A myślę, że ikony, które współczesnym językiem mówią do współczesnego człowieka. Coś tak innego, nietypowego, czego można powiedzieć ziemia gminna, tokarska jeszcze nie miała. I dziękuję.